Powierzchu. Moje nazwisko na przybysz. Jestem radny miasta Gosna. Być może, panie prezesie, były konsultacje społeczne prowadzone, takie ciała raczej powstały. Natomiast mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Rada Osiedla Zarządu Białobrzegu i Zawodzie, te rady, które najbardziej powinny być zainteresowane, bo na tym terenie jest realizacja, nie wiedziałem. Ja jako radny, to się przyznaję, nie wiedziałem, że 19 października została tego roku wydana decyzja na rozbudowę wysypiska, bo ta informacja była tylko na stronie na Piwie Krośnieńskim. Natomiast przeciętny obywatel Gosna niekoniecznie musi sięgać do środowiska internet, bo są jeszcze inne i uważam, że rady powinny być kontrolowane. Panie prezesie, szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, bo powiem, że ja budowałem to w odległości 300 metrów od tego wysypiska. Ja go co prawda nie widzę, bo jestem w drugiej stronie. I dzisiaj ta wartość tego domu jest 400 tysięcy, a za kilka lat było to wysypisko rozbudowane, to wiele była coraz mniejsza. Ja się cieszę, bo są piękne strony, jeśli chodzi o lokalizację. Do mnie, jak przyjeżdżają znajomi, to jak patrzą, mówią, jak San Francisco. I cieszę się, że być może te tereny posłużą do tego, żeby powstawały domy. Domy prywatne. Dziękuję. Przecież trzymanie odbudowy środowiska na tym terenie będzie się wiązało również z likwidacją solidowni i likwidacją odpadów zielonych, które są tam przerabiane i są głównym czynnikiem, które czuje na to życie dla. Bo to są, mogą być takie rzeczy, które nie wiążą się ze sobą. Ja muszę powiedzieć tak, że rzeczywiście przyznać trzeba, że z zakładu wspaniały widok jest na Zamek Gospodarski. Wydaje się, że to rzeczywiście jest chyba miejsce z najładniejszym widokiem, jak mi się wydawało właśnie, ale na górce, na ulicy Owszej to jest widok z jednej strony na Zamek Gospodarski i na miasto Kosno, także z dwie strony. Jest pewno jeszcze tak dużo. Kwestia składowiska odpadów, tutaj było dużo powiedziane, więc uznać należy, jak pan przewodniczący mówi, że jeszcze taki kierunek jest popierany przez sejmik samorządowy. To kwestia składowiska pewno jest przesądzona, też oczywiście zależy od gminy, uzgodnień z gminy Zagórz, ale gmina Zagórz akurat deklaracja podpisana z tej strony mamy w temacie odbudowy tego składowiska zawodu. Z tej strony tej jednostki składowiska można powiedzieć, w jakim okresie ona się zakończy, bo ona kiedyś rzeczywiście była szacowana do 2018, ale powiedzmy jakieś zmiany w granic regionu spowodują, że będą eksploatowane dwa składowiska, także to składowisko może się eksploatacja wydłużyć do roku około 2020, tak zakładam. A kwestia stokowni, no stokownia nie będzie zlikwidowana, stokownia będzie zmodernizowana i to będą dwa kierunki modernizacji stokowni. Z jednej strony to będzie, bo rzeczywiście będzie zakład przetwarzania, jak powiedział, taki wysoko specjalistyczny, ukierunkowany na odzysk, na produkcję paliwa alternatywnego z dużym poziomem zautomatyzowania, tak żeby zapewnić wszystkim samorządom uzyskanie wskaźników odpowiednich, wskaźników recyklingu. Natomiast kwestia przetwarzania biologicznego chce być w kierunku hermetyzacji całego procesu i wyeliminowania w ogóle. Bo dzisiaj mamy częściowo hermetyczny proces biologiczny, to są materiały odorowe, natomiast inwestycje, które zaplanowane w następnych latach spowodują całkowite zamknięcie jakby tego procesu biologicznego w zamkniętych reaktorach, co w zasadzie wyeliminuje zupełnie możliwość zapachową, czyli jeżeli składowisko nie będzie, ten proces biologiczny będzie całkowicie hermetyczny, rzeczywiście ten zakład uciążliwości zapachowej nie będzie miał praktycznie rezultatów żadnych. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, możemy jeszcze w tym temacie takie
takie konkretne pytania i które by my stosowali się na przodu. Proszę. Proszę się przedstawić. Ja jestem pełnomocnikiem, byłem w Groźnie, zbieraliśmy te podpisy przeciwko spalaniu i odcisku Miejskiego Odpadu. Zebraliśmy 5800 podpisów, zbieramy oczywiście, myśliśmy się z tym, a oni zbierali przeciwko. Radni mieli 3000 wszyscy, którzy odrzucali te głosy, 3200 razem zebrali, a myśmy mieli 5800, a mimo to radni zdecydowali, że nie będzie referendum w sprawie spalarni odpadów i wysypiska. Także ja bym jeszcze tego się tak bardzo nie cieszył, bo wysypisko nie śmierdzi. Natomiast co bardziej nam tu zagraża, to biologia. Jeżeli będzie rozbudowana ta biologia, to ten produkt, który był ostatnio, to jest właśnie tej biologii. I teraz chciałbym się zapytać, bo tak, jesteśmy zadowoleni wszyscy, wysypiska nie będzie. Naprawdę, wysypisko nie śmierdzi, to się składa, przekłada się ziemią, to nie śmierdzi. Śmierdzi to, co się przerabia. Czyli biologia przeróbka bez dostępu tlenu, czyli biologiczna przeróbka. Chciałbym zapytać prezydenta, żeby nam to powiedział. Czy w dalszym ciągu będzie rozbudowana przeróbka śmierdzi, będą zbożone te ilości, które się zapłaca? Czyli około 70 tysięcy ton rocznie będzie tutaj przerabiane i będzie to wszystko biologicznie przetwarzane. Chciałem sobie zapytać. Nie wierzcie w to, że to dalej nie będą pośmiercą właściwie ta cała biologia. To nie jest wysypisko. Wysypisko nie śmierdzi. To, co będzie przerabiane. Także nie cieszmy się, że już wszystko w porządku jest, bo nie jest w porządku. Na tej chwili
pomiędzy zawodem powietrzu my znamieniem do zamkniętego oraz bioli, które no to mówienie o tym, że się zwiększył szczęśliwość, to jest trochę powiedzenie racjonalne, no i tutaj kwestia zaufania. Jeżeli rzeczywiście chcieli ściągnąć jakieś tam nie wiadomo jakiej gości, nie wiadomo jakiego odpadu, no to okej, ale tutaj kierunek jest kierunek, to zawsze jest raczej jednoznaczny. Wie pan, to jest kwestia tam. Mają pewne uzgodnienia, jeszcze jest plan, plan wojewódzki, uzgodniane są też uzgodnienia, uzgodnienia z gminami. Ja nie wykluczam, że ta inwestycja będzie realizowana, nawet być może w przyszłym roku akurat zamknięcia tych, czy budowy tych projektów kolejnych zamkniętych, ewentualnie 2017. Na dzień dzisiejszy nie potrafię tego jednoznacznie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze zadać tutaj jedno pytanie. Na stanowisku Stowarzyszenia SMOK. Jak pan prezes tutaj powiedział, że ewidentnie my blokujemy tę inwestycję. Jest to prawda, blokujemy ją już od samego początku. Jesteśmy również stroną w postępowaniu o środowisku uwarunkowań do 80, które się nazywa rozbudowa części biologicznej zakładu unieszkodliwiania odpadów na TGK Krosno. O system i bioreaktorach kontenerowych składających się z 22 sztuk bioreaktorów oraz 4 wraz z zadaszeniem planu stabilizacji odpadów. Generalnie ten cały system jakby rozwiązywania problemów z odpadami biologicznymi docelowo miał być realizowany w 70, być może w 72 kontenerach i że tak powiem ta inwestycja idzie jakby etapowo. My udało nam się w takim stronom postępowaniu, obecnie jesteśmy jakby jednej części i mamy już takie odmienne stanowisko co do sposobu rozwiązywania tej problematyki, także ta inwestycja również jest blokowana przez Stowarzyszenie SMOK, czyli jakby kompostowanie tych odpadów zielonych. A oczywiście rozwiązanie jest tutaj w miarę proste, bo jeżeli by się nam udało przenieść wysypisko, składowisko odpadów do Zagórza, jak tutaj pan Bor wspomniał i tymi działami, istniałoby możliwość, żeby cały układ został tam przeniesiony, ale jeżeli by się tego nie dało zrobić teraz, to wtedy wymagane by było, żeby cały ten układ kompostowania odpadów zielonych bądź w bioreaktorach był teoretycznie zamknięty w hali. Czyli jeżeli MGK pozwoliłby sobie na wydatek wybudowania hali, który by przymknął cały proces totalnie. Śmieciarka dowożąca te odpady wjeżdżałaby do hali, dałaby specjalne szyby, które by to powietrze wymieniały. I wtedy byśmy nie mieli totalnie jeszcze taką emisję dołu. To jest jakieś rozwiązanie, które jest możliwe i na zachodzie takie rozwiązania się sprawdzają. Aczkolwiek ta decyzja na pewno należy do przedstawicieli MPGK i pewnie w tym zostanie ujęta. Panie Wiktorze, od pół roku czeka na pana wyciągnięta ręka z mojej strony z zaproszeniem. Przyjdź pan, zapoznaj się, co my robimy, czym się zajmujemy, jakie mamy plany. Macie tak domyślać tylko sprawę, czy państwo decyzje i ktoś panu tam coś podpowiada. I pan zaczyna protestować. Najlepiej zapytać, jakie mamy założenia, jakie mamy plany, bo proszę zobaczyć, że tutaj cała sytuacja, kwestia protest budowy stanowiska, a ja przychodzę i mówię, w lipcu uzgodniliśmy z burmistrzem Zagórza w zasadzie te kwestie, że jest bardzo prawdopodobne wybudowanie składowiska jeżeli ja wyciągam rękę, zapraszam. My jesteśmy do pan to dzisiaj, ja nie wiem, do czego pan jeszcze nie przyszedł. Nie, panie prezesie, bo ja wiem, że dzisiaj nie wiem, jak wyjadę swoje inwestycje. Na tyle z szacunkiem, że
to jest, że tak powiem, gospodarowanie majątkiem gminnym, gospodarowanie budżetem. Jeżeli wy na wszelki wypadek robicie inwestycje tego typu, przygotowujecie je, to my tak samo na wszelki wypadek robimy proces. Na wszelki wypadek ten proces jest zrobiony. Wszystkie przetwarzane zamknięte komory z biofiltrami sterylizacji.